Myślę, że wielu z nas, tęskniąc za rodziną i przyjaciółmi, już dziś snuje plany, co przyrządzi dla swoich bliskich w ramach poizolacyjnej celebracji. Warto zadbać o to, aby to spotkanie nie było banalne. W związku z tym mam dla Was trzy historyczno-kulinarne propozycje, ale najpierw uwaga generalna. Myślę, że powinniśmy stronić od makaronu. To jest produkt, który już się nieco przejadł. Kiedy mody kulinarne zmieniają się tak szybko, warto sięgać do dawnych książek kucharskich, na przykład takich barokowych. Jeśli chcemy podjąć naszą rodzinę na bogato, po szlachecku, to już dziś powinniśmy zacząć uzupełniać zapasy naszych przypraw korzennych. Kiedy inni inwestują w złoto, my powinniśmy zainwestować w szafran, złotą przyprawę, bez której nie można sobie wyobrazić wielu kulinarnych szlagierów z okresu baroku, na przykład szczupaka po polsku, kapłona po polsku albo ozorków po polsku. Dziś te nazwy niewiele Wam mówią, prawda? Były to potrawy w gęstych, cebulowo-szafranowych sosach z dodatkiem kosztownych rodzynek, limonii czy migdałów. Ale jest już to dzisiaj pieśń przeszłości. Musicie więc źródłom historycznym uwierzyć na słowo, że jakieś 400 lat temu było one hitem bankietów i gości. Druga opcja to gościna mieszczańska. Tam można było zadać szyku majowym masłem, a więc masłem wyrabianym z mleka krów pasących się na łąkach umajonych, a więc pełnych ziół i kwiatów. Takie masło podawano na koniec posiłku i raczono się jego słodką, jaksamitną tłustością, kawałek po kawałku. Jeśli jednak jesteście już zmęczeni ciągłym nakładaniem masek, to opcja trzecia jest dla Was. Możecie swoich gości podjąć tak po swojsku. I tutaj z pomocą przychodzi nam przepis z 1671 roku na naleśniki dla zwykłych ludzi ze szpinakiem, szałwią i pietruszką. Z kolei wersja pańska, bardziej wyrafinowana na pański stół, zawierała figi, szafran i cukier. Życzę Wam dużo kreatywnych rozwiązań w kuchni. Inspirujcie się kuchnią historyczną i smacznego.